Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem takim trochę nietypowym, ponieważ dzisiaj pokażę Wam w tym filmiku ubrania, które noszę razem z moją mamą. Czyli pokażę Wam trochę moich ubrań, które moja mama pożycza ode mnie i trochę ubrań mojej mamy, które pożyczam od niej ja. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba, bo pomyślałam, że coś takiego ciekawego, coś nowego będzie, także dajcie mi koniecznie znać na dole. A więc przechodząc do rzeczy, zaraz zacznę Wam pokazywać wszystkie ubrania. Zacznę od bluzek i cienkich sweterków. Na początku pokażę Wam te mojej mamy. Pierwszy będzie to taki czerwony sweterek. Jest on troszeczkę mniej intensywny. Widzieliście go już w pierwszym filmiku grudniowym ulubieńcy miesiąca, listopada, także link znajdziecie na dole, jak on się na mnie prezentuje. Teraz nagrywam w sztucznym świetle, także jest troszeczkę kolor przekłamany i z tyłu on ma taki przezroczysty, czarny materiał. Zaraz wsadzę rękę, widzicie, tak widać trochę rękę pod tym. Także on jest taki cieniutki, na rękach 3/4. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo twarzowo wygląda. Jest to ze sklepu Trend House. Kolejną rzeczą, którą często też podkradam od mojej mamy, też z tego samego sklepu, jest też również sweterek i on jest taki szary i tutaj ma takie przezroczyste rękawy. Z tyłu jest taki i delikatnie wystaje taki materiał. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajnie wygląda i ten sweterek też mogliście widzieć w filmiku, może nie w całości, ale on był w filmiku ulubieńcy niekosmetyczni miesiąca listopad. Kolejną rzeczą będzie to bluzka ze sklepu Medisign, taka w kratkę i też już w niej byłam. W filmiku YouTube Make Me Buy It. Wszystkie filmiki znajdziecie sobie pod spodem w opisie, także będziecie mogli zobaczyć. Ona jest totalnie prześwitująca, więc coś trzeba zawsze pod nim założyć. Ale jak mówię, zajrzyjcie do tego filmiku i zobaczycie, jak ona wygląda. I kolejną rzeczą będzie taki sweterek z bazarku. On jest taki trochę nietoperkowy. Tutaj jest delikatnie, tak fajnie leje się dekolt i bardzo, bardzo ładnie wygląda, też jest cieniutki i to, co mam teraz na sobie, też jest od mojej mamy, ale moja mama już tego nie nosi i ja sobie to przywłaszczyłam. Jest to taki też sweterek cieniutki z Forever 21 i tutaj jest na jedno ramię taki opadający i bardzo, bardzo mi się podoba, jak on wygląda. No i teraz czas na moje rzeczy, które pożycza ode mnie mama, które znosimy razem. Jest to bluzka z mojito, taka panterkowa, tutaj jest właśnie z takimi fajnymi zdobieniami na ramionach i bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ja ją uwielbiam nosić latem do takich spodni w kolorze takim właśnie wielbłądzim, tak jak o tutaj, i bardzo ładnie wygląda naprawdę, także ja ją uwielbiam. Kolejną rzeczą jest to koszula. Mogliście ją widzieć w pierwszym filmiku na moim kanale. Jest ona z River Island i ma takie panterkowe zdobienia. Tutaj na dole troszeczkę już schodzi w inny kolor i naprawdę jest bardzo ładna, bardzo twarzowa i moja mama też często w niej chodzi. Kolejną rzeczą jest to sweterek ze Stradivariusa, kupiłam już go bardzo, bardzo dawno temu. Też ma 3/4 rękaw, ma tutaj takie delikatne falbanki przy guziczkach i moja mama też często go nosi. Kolejną rzeczą, naszą ulubioną, którą kupiłam kiedyś, jest to taka ramoneska, można powiedzieć, taka narzutka, kurteczka cieniutka ze Stradivariusa również. I ona tutaj ma taki fajny materiał i tu z tyłu ma taki bawełniany, naprawdę bardzo wygodna, pasuje do wielu stylizacji. Moja mama zawsze mi ją podkrada i często jest o to spór, kto ją założy. Także moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajna. Teraz czas na takie bardziej zimowe ubrania, czyli swetry. Pokażę Wam też od początku rzeczy, które są mojej mamy, które ja od niej pożyczam, bo ja sweterków mam więcej niż moja mama. I pierwszy jest to sweterek taki czerwony, gruby, ciepły. Również jest nieco mniej intensywny, no ale tutaj jest to przez światło. I ma tutaj taki fajny kołnierz, taki kominowy. Tu ma taki warkocz na środku. Oryginalnie jest on z H&M, a został on kupiony w second handzie, także bardzo, bardzo fajny, milusi, cieplusi, na zimę idealny. No i następną rzeczą jest taki sweterek również z H&M. On ma takie fajnie tutaj przeplatane złote nitki, taki trochę beżowy, tutaj troszeczkę takiego błękitnego i trochę różowego, bardzo twarzowy, też również ciepły i moim zdaniem jest naprawdę świetny. No i teraz czas na moje sweterki, które mama razem ze mną nosi, więc pierwszy jest to sweterek z Primarka w takim karmelowym kolorze, również ze splotem warkoczowym, złote guziczki, bardzo uroczy i kupiłam go kiedyś, pamiętam, w Londynie. Kolejnym sweterkiem, który kiedyś pokazywałam w holu lumpeksowym, jest to taki oversize, wielki sweterek czerwony z Primarka, z takimi pomponami fajnymi. Również kolor czerwony, widzicie, dużo mamy takich rzeczy. I tutaj również jest ze splotem warkoczowym, bardzo ładny. Następną rzeczą jest to taki kocyk, jak ja to mówię. Taka kamizelka, taka narzutka z H&M-u, z takimi, widzicie,
frędzelkami na końcach, jest wielka, ciepła, tylko pasuje po prostu, trzeba jakąś bluzkę założyć, ale bardzo, bardzo ją lubiłam i nawet miałam kiedyś niej stylizację na blog, więc wszystkie linki, jeśli byłam w jakichś ubraniach, gdzieś robiłam zdjęcia albo w filmikach, to znajdziecie na dole. Następną rzeczą jest to taki sweterek melanżowy z second handu, tutaj ma bardzo fajny kołnierz, taki trochę szlafrokowaty, bardzo ciepły, też ma chyba w składzie wełnę, tu ma takie kieszonki i jest idealny na zimę. No i ostatnim już ubraniem, które Wam tutaj pokażę, jest to taki też wielki oversize sweterek z H&M-u. On ma tutaj również taki kominowy kołnierz beżowy, cieniutki, ale to, że jest cienki, to nie oznacza, że nie jest ciepły, bo jest bardzo, bo chyba też ma w składzie wełnę i również bardzo, bardzo go lubimy nosić. Więc to tak, my z moją mamą mamy dosyć podobne rozmiary na górze, ja może mam delikatnie mniejszy rozmiar, ale spokojnie możemy sobie pożyczać rzeczy, jeśli chodzi o spodnie, to moja mama ma rozmiar większy, także raczej nie, i buty również też ma inny rozmiar niż ja. I mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Pomyślałam, że coś takiego nowego, może coś ciekawego na moim kanale się pojawi. Napiszcie koniecznie na dole, czy pożyczacie jakieś ubrania od mamy, może pożyczacie jakieś ubrania od siostry. Jeśli nagrywacie filmiki, to też z miłą chęcią zobaczę coś takiego. Jeśli nosicie coś razem z mamą albo z siostrą, macie takie ubrania, to bardzo fajnie byłoby mi to zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnym filmiku już jutro. Zapraszam Was na mojego bloga, Facebooka, Aska, Twittera i Instagrama. Do zobaczenia jutro. Pa, pa!